Boże, hej! W końcu jesteśmy, wiecie, po naszych natural habits. Mamy dresi, mamy tłuste włosy. It feels so good. Zacznijmy od zrobienia kawy. Jest godzina 14, już piłam jedną kawę, ale ja muszę napić się drugiej kawy, ponieważ dzisiaj mam dużo obowiązków. Okej. Dobra, robimy kawę, czekamy aż kawa się zrobi. Może pójdę kupę? Pójdę, no. Fun fact taki about me. Ostatnio piję kawę rozpuszczalną, co jest w ogóle jakimś dziwactwem z mojej strony. I ja nagle piję kawę rozpuszczalną i ja mówię, co się dzieje, jakby co poszło ze mną nie tak, w którym momencie ja zgubiłam ścieżkę życiową, że zaczęłam pić kawę rozpuszczalną. Nie wiem. Moja mama, jak się dowiedziała, że piję kawę rozpuszczalną, to powiedziała, że ja chyba oszalałam. I ma rację. Dzisiaj mam wolne, dzisiaj mam taki luźny dzień. Przyjechały mi zakupy spożywcze. Oh my god. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo. Dzięki, do widzenia. Miłego dnia nawzajem. Przyjechały moje zakupy. Ej, o mój Boże, przysięgam, że moim zdaniem nie wymyślono kurwa nic lepszego niż to, że ktoś może ci przyjechać zakupami do domu i ty nie musisz wychodzić z domu. Nie, to jest moja ulubiona innowacja. I ja nie muszę się tam pałętać wśród tych ludzi i ja nigdy nie wiem, jak robić zakupy spożywcze, a tak to ja wszystko sobie wybieram online. Jeszcze miałam darmową Ludzie, zróbmy kawę, okej? A więc dzisiaj mam dzień wolny i właśnie dzisiaj robię sobie takie, wiecie, rzeczy domowe, typu, wiecie, edytuję sobie film, sprzątam, będę gotować, robię zakupy spożywcze, wiecie, jestem taką po prostu odpowiedzialną, młodą kobietą, okej? Pralka się kręci od rana. Dzisiaj mam taki trochę pracowity dzień w domu, dobra? Z takich rozpuszczalnych kaw, które polecam, to jest to Nescafe Crema. To nie jest głupia kawa rozpuszczalna, tak just saying, jeżeli chcielibyście przerzucić się z dobrej kawy na gównianą kawę, tak jak ja to zrobiłam z niewiadomych przyczyn. Yes! Nikogo to nie obchodzi, ale let's do it, okej? Jeżeli ja robię zakupy, to I'm going crazy, okej? Jakby tutaj jest dużo szalonych rzeczy. Pierwszą rzeczą, która nie jest szalona, jest bardzo oczywista, kawa. Kawa, bo potrzebujemy kawy. Every day. Kupiłam Tora, to jest jedna z takich crazy things that I bought today. Jezu, czy tylko mnie obrzydza por, jakby popatrzcie na to. Jezu, to jest tak obrzydliwe. To jest tak obrzydliwe, ale mam ochotę to dotknąć. Wiecie, co chodzi? To jest... Kupiłam pora, okej? Okay? Por to jest dosyć dziwna rzecz do kupienia, tak mi się przynajmniej wydaje, ale kupiłam pora. Kupiłam wody. Dalej kupiłam sobie kaszę pęczak, ponieważ dzisiaj chcę coś chyba z nią ugotować, więc zobaczymy. Kasza pęczak brzmi równie obrzydliwie jak por, w sensie jakby pęczak. Kupiłam gąbki do zmywania, chleb tostowy, kupiłam paprykę. To jest papryka? Wiecie, że jedna papryka kosztuje 5 zł? Ja za to gówno, które kurwa wygląda jak pomidor, zapłaciłam 5 zł. Co to jest? To jest papryka? Kupiłam borówki, kupiłam maliny, kupiłam fasolę, bo puszka może stać i czasami puszka ci się przyda. Na przykład, nie wiem, masz tylko ryż i masz kurwa, nie wiem, sos sojowy i masz puszkę kukurydzy i już możesz coś zrobić z tego, okej? Okay? Nie wiem. Dalej! Oliwki? Ja nie zamawiałam oliwek! Ha! Ale się cieszę, bo kocham oliwki. Jeszcze Spanish olives? Jeszcze zielone? Pycha. Nie zamawiałam oliwek, ale niespodzianka! Nie wiem, kto mi dowoził to. Michał! Misiu. Przycier pomidorowy? Kupiłam jajeczka. Jezu, jakie piękne, obsrane, super. Do tego mamy kostkę rosołową Knorr. Moja mama by powiedziała, jeden wielki syf. To te kostki rosołowe są, Jula. Jogurt numer jeden. Jogurt numer dwa. Ser typu Gouda. Ja się ostatnio dowiedziałam, że Gouda po angielsku to jest, uwaga, Gouda. So drop the mic, idę. Gouda? Jak to w ogóle brzmi? Gouda, nie Gouda. Gouda to brzmi jak po prostu twoja stara. Kurkuminę i kmin rzymski. Sól jodowaną. Ja kupiłam sól, bo po prostu ja solę
bardzo dużo i ta sól po prostu idzie na potęgę. Pół cebulkę, dymkę. Pan mówi, że nie było siatek tam i ja mu kurwa nie wierzę trochę. Ja nie wiem, co on tu porobił. Dobra, mamy gruszkę, trzy cebule. Boże, jaka słodka cukinia malutka. Mega cute, popatrzcie. Bakłażan w ogóle. Pierwszy raz w życiu moim takim samodzielnym kupiłam bakłażana sama z siebie. Pierwszy raz trzymam, widzę w ogóle bakłażana. Bakłażan jest w ogóle mega piękny. Mamy awokado. Kiwi. W ogóle kto kupuje kurwa dwa kiwi? To jest bardzo dziwne. Dobra, to tyle. Zrobił się tutaj mega mes. No! Dzisiaj mam ochotę zrobić coś takiego. Pęczak z warzywami po meksykańsku. Ej, wiecie co? Jeszcze nie jadłam oliwek popijając ich kawą. Jakby, nie wiem, co się ze mną dzieje. Ale that feels good, okej? Okay? Boże, jestem taka obleśna. Dziewczyny nie mogą być takie obleśne. Dziewczyny muszą być mega piękne i zawsze pomalowane i muszą być zawsze po prostu super radosne i uśmiechnięte. Dziewczyny nie mogą być takie obleśne, Jula. Dziewczyny nie bekają. Żaden chłopak cię nie będzie chciał. Dlaczego myślisz, że jesteś sama? Nikt cię nigdy nie będzie chciał. Bo jesteś taka obleśna. Kasia pęczak z warzywami. Oh my gosh, she's cooking! Wow! Okej, okay, a więc słuchajcie, tutaj mam już moje produkty, które będziemy potrzebować do tej naszej kaszy pęczak po meksykańsku. To, co będziemy potrzebować, to jest to kasza pęczak, koncentrat pomidorowy, ja wybrałam pudliszki, nie wiem, czy jest dobry, chyba nie jest. Mamy kukurydzę słodką, Dafton. Wazola czerwona, spróbujesz, pokochasz, tak tu piszę. Pewnie tak będzie. Bakłażan. Taki nieduży tam pisało, więc nie wiem, co to znaczy nieduży, czy to jest nieduży bakłażan, tak... Nieduży chyba, nie wiem, nie znam się na bakłażanach. Mamy taki po... nie pomidor, paprykę. Dalej mamy, słuchajcie, cebulkę dymkę. Cebulkę nie dymkę. Mamy czosnek. Ser żółty, nie wiem w ogóle kurwa po co, to jest bardzo zaskakujące. No i mamy przyprawy! Tam pisze tak, papryka ostra, mielona, papryka słodka, kurkuma i kmin rzymski, którego kurwa nienawidzę, ale... Jest to przyprawa, której się nienawidzi, ale ona wszystko zmienia. Jeżeli jej nie będzie tutaj, to będzie niedobre, więc wiem, że musi to być. Wiem, żeby sobie się nie obejdzie, okej. Okay. Dobra, a więc kaszę wsypać do garnka, wypłukać. Ja muszę jakoś płukać kaszę. Nie, my mamy woreczkę. Jak to płukać kaszę? Nie, no to jest przecież... Ej, nie rozumiem. Ja muszę kaszę wsypać do garnka i gotować ją w bulionie, aż wchłonie cały płyn? How crazy is that? Ja pierwszy raz w ogóle coś o czymś z tym słyszę. Dobra, to tak zrobię. Nie, to będzie tragedia. Już to wiem, ale okej. Okay. Jak tak mówią, tak będzie. No problemo. O, dobra, trzeba bulion przygotować do garnka. O, to nie wiem, bo wiecie, to ile tych kostek rosołowych? Może dwie dam. Dwie dam, żeby to było takie, wiecie, strong in taste. Teraz musimy nastawić tą kaszę, okej, okay, więc... Wlałam już oliwę na patelnię, na tej, której będziemy smażyć naszą cebulę. Teraz kroimy cebulę. To jest bardzo trudna część do zrobienia, ale damy radę. Bo wiecie, o co chodzi w życiu? W życiu nie chodzi o to, czy ty coś umiesz, czy ty nie umiesz. W życiu chodzi o to, że ty się starasz. Że ty się nie poddajesz, że ty próbujesz. Ty jesteś jak... I'm gonna do it! Nawet jeżeli nie wiem, jak to zrobić, I'm gonna do it! Okej? Okay. Takim złotym środkiem w gotowaniu między innymi jest pokrojenie mega drobno cebuli, ponieważ kiedy ona nie jest drobno pokrojona, to jest kurwa jakaś jedna wielka cebulowa po prostu masakra. Okej, szklimy cebulę, teraz następnie paprykę i cukinię w kostkę kroimy. Ja paprykę kroję zawsze jakoś tak po prostu. Nie wiem, teraz kroję tą cukinię. Tu miał iść... Tu miała iść cukinia, nie bakłażan. A już go pokroiłam. Nie, trzeba zmienić, bo to nie wyjdzie. Trzeba zmienić. Boże jedyne. Boże, no i co teraz z tym bakłażanem będzie? On tak da radę siedzieć tam, ja już nie wiem nic. Dobra, tu się nic nie dzieje, okej? Okay? Lecimy dalej. Mamy nasze warzywa, więc już możemy...
przystąpić do smażenia cebuli. Ej, ogólnie mi się wydaje, że ja mam za mało tej kaszy i ja muszę zrobić jeszcze jedną torebkę, bo po prostu tego będzie za mało. Więc ja w tym momencie nastawiam jeszcze jedną torebkę kaszy, bo tego będzie za mało, ja już to widzę. Ta cebula nam się zeszkliła już. Więc ja w tym momencie wrzucam już nasze warzywa, ok? Look at it! Wow! Delicious! Dobra, tutaj pisało, że... Tam pisało, żeby przyprawić, więc ja pieprzę teraz. Kradnę pieprz mojej koleżanki. To jest zajebisty, muszę też taki kupić. To teraz trzeba co chwilę mieszać, żeby wiecie, nic nam się tutaj nie przypaliło. Broń Boże. I teraz musimy, słuchajcie, poczekać, aż ugotuje nam się ta kasza pęczak. Okej, słuchajcie, teraz... Teraz, słuchajcie, dajemy kaszę pęczak do środka, okej? Dobra, i teraz każą nam dawać przyprawy. Czyli jedna łyżeczka kuminu wińskiego. Fuj, jak to już śmierdzi, nienawidzę. Okej. Jedna łyżeczka słodkiej papryki. I pół łyżeczki papryki ostrej. I pół łyżeczki kurkumy. Dobra, teraz mieszamy. Okej, teraz dodajemy fasolę. Pamiętajcie, żeby fasolę opłukać na sitku. Okej, teraz dajemy kukurydzę. Ej, to wygląda zajebiście. W sensie, mi się wydaje, że moje cooking skills robią się coraz lepsze, jakby ja powinnam chyba robić więcej takich kukły w mi videos, bo to wygląda chuj dobrze. I nie mówcie, że to nie wygląda dobrze. To wygląda giga dobrze. Okej. Brakuje mi tutaj... Ja bym tutaj trochę dała oliwy z oliwek. Nie wiem, czy to nie zepsuje wszystkiego. Chyba tak. Trochę pieprzu. Ponieważ ja jestem... Naprawdę jestem psychiczna, jeżeli chodzi o przyprawy. Ej, ale jestem tak podekscytowana, żeby to zjeść. Nie, nie, nie. Ej, ja z się kurwa dumna. Naprawdę to wygląda tak dobrze. Smakuje też dobrze. Jeszcze teraz, słuchajcie, trzeba dać gwóźdź programu. Ser? Ja daję dwa plastry, okej? Okay. Ja zaraz wysyłam do mamy. Ja zaraz robię call do mamy i do taty, żeby im powiedzieć... Patrzcie! Czy piorek, w sensie cebulka nasza zielona. Moi drodzy, możemy przechodzić do konsumpcji? Nie mogę się doczekać. To jest chyba najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Serio.